Mam nadzieję, że dopisuję Ci zdrowie. Mam nadzieję, że Twoi współpracownicy też są zdrowi. I dzisiaj będzie o zdrowiu. Ale nie o tym potocznie rozumianym jako zdrowie, czyli fizycznym, ale o zdrowiu psychicznym. Myślę, że warto pamiętać, że jako menadżer, jako specjalista, poza zadbaniem o swoje ciało, potrzebuję też zadbać o swoją psychikę, o swój umysł, ale też stworzyć środowisko pracy, które sprzyja zdrowiu psychicznemu. Czasy niespokojne, dużo napięć, zdrowie psychiczne jest bardzo ważne, bardzo nas wzmacnia. I teraz parę porad, parę podpowiedzi, które będą przydatne pewno i dla ciebie do budowania, maskian, zdrowia psychicznego, ale też dla Twoich podwładnych. Zanim przejdziemy do tego tematu, parę słów o mnie. Nazywam się Bernard Fruga, jestem autorem m.in. książki Izrikus, Skuteczny Menadżer. Gdzie zawarłem porady dla menadżerów, szczególnie 30-30% paroletnich że potrzebują narzędzi, wskazówek, jak zarządzać. Więcej znajdziesz na mojej stronie fruganet, a teraz już przechodzimy do meritum, do tematu zdrowia. Zdrowie psychiczne, czyli taki stan poczucia, że ogarniam to, co jest wokół mnie, że mam adekwatne mechanizmy zachowania, że zdaję sobie sprawę, że są różne wyzwania, ale jestem w stanie się dość łatwo podnieść i stanąć na, na nogach. W jaki sposób dbać o to, żeby tworzyć środowisko pracy, zdrowia psychicznego? No przede wszystkim zadbać o to, żeby mieć własne zdrowie psychiczne. Czyli zacznijmy od autohigieny, a potem pomyślimy o, o pracownikach. Trochę tak jak w tej opowieści o samolocie, gdzie jak lecisz, maseczka tlenowa spada, pierwszą ją zakładasz sobie, a potem dopiero dziecku, które, się, które z tobą leci, którym się opiekujesz, dlatego, że musisz mieć siły, żeby zadbać o innych. Teraz jak zadbać o własne zdrowie psychiczne? Z mojego doświadczenia wynika, że niezwykle ważne jest to, co Konsumuję, czym się odżywiam, czym się odżywiam metaforycznie, czyli czym karmię moje oczy, moje uszy, czyli co oglądam, czego słucham. Tutaj myślę, bardzo ważna jest selekcja tego, jakich programów, jakich audycji, jakich nawet książek czy audiobooków słuchasz, czy jakie książki czytasz, bo od tego w dużej mierze zależy od tego, jak się czujesz, jak postrzegasz świat, jakie masz paradygmaty. Tutaj ja zauważyłem, że dzięki dość mocnej selekcji czy diecie mediowej, Jestem w stanie zachować zdrowe zmysły. To pierwsza porada. Jaka następna? Wdzięczność, poczucie wdzięczności. Musi ekonomić ekonomii wdzięczności, o świecie wdzięczności. Wiele badań wskazuje też na to, że gdy wypracujemy w sobie poczucie wdzięczności, gdy potrafimy każdy dzień rozpocząć dziękując za to, że jestem, że się urodziłem, że oddycham, że się obudziłem, tak? jeżeli potrafię współpracownikom podziękować, podziękować, pogratulować, to bardzo wzmacnia. Nie tylko ludzi wokół, ale nas wzmacnia. Tak? Kultura wdzięczności, poczucie wdzięczności, z doświadczenia też widzę, jest mocnym bodźcem, mocnym takim energizerem, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne. Kolejna podpowiedź. To kwestia ogarniania szerszego kontekstu, kontemplacji sensu, tego, po co żyję, co jest większego ode mnie, do czego jestem stworzony. Każdy robi to na swój sposób. Jeden medytacją, drugi modlitwą, trzeci. Czytaniem poezji, czwartym pisaniem pamiętnika, ale to jest bardzo ważny filar. Filar zdrowia psychicznego, takiego spojrzenia na coś większego ode mnie, znalezienia tej chwili, czy w pracy, czy w domu, na, na kontemplację, na pomyślenie o sensie tego, co się dzieje. I element ostatni, którym chciałem powiedzieć w tej przestrzeni dbania o własne zdrowie psychiczne. Zaraz powiem o tym, jak dbać o zdrowie psychiczne w środowisku pracy, ale o moim własnym. Ekosystemie wewnętrznym kwestia snu, coraz więcej badań wskazuje na to, że podczas snu dzieją się wspaniałe rzeczy, regeneracja organizmu, nie tylko fizyczna, ale też psychiczna, staram się spać 7-8 godzin, myślę, że warto, żebyś pamiętała, żeś pamiętał o wystarczającej dawce snu, żeby zachować zdrowie, zdrowie psychiczne. I to były te rady, jeśli chodzi o to, jak zachować zdrowie psychiczne, swoje własne. A teraz, skoro Skoro kierujesz ludźmi, też posłuchać, no co mam zrobić, żeby ludzie wokół mnie zachowali zdrowe zmysły. Myślę, że warto pamiętać o tym, że sukces, sukces zawodowy, ale też sukces życiowy, sukces w zarządzaniu ludźmi, zależy z jednej strony od zasobów wiedzowych, tego już legendarnego IQ, razu inteligencji, ale też wspartego inteligencją emocjonalną, tym IQ, razem można powiedzieć inteligencji emocjonalnej. Czyli tą kompetencją takiego zarządzania własnymi zachowaniami, własnymi emocjami, żeby nie przenosić, nie transmitować jeden do jeden swoich emocji na swoich ludzi. To jest niezwykle ważne. Kiedy mamy wokół ludzi z ich własnymi troskami, przemyśleniami, może jakimiś lękami, żeby zarządzić własnym stanem, żeby nie być tym automatem, który transmituje co do mnie wpływa na ludzi, ale żeby być tym agentem zmiany, jak pisał Stephen Covey, czyli tym, na którego spadają pewne oddziaływania, przepracowuje te oddziaływania i przekazuje już inne powietrze, zdrowsze powietrze psychologiczne. Myślę, że wydaje, że, że o tym warto pamiętać. Teraz, no tak, ale jak to robić? Jakieś, jakieś inne podpowiedzi? Myślę, że to, co, co widzę, jest niezwykle ważne, bardzo wspierające. To jest takie proste, wręcz może być hydrauliczne spuszczenie ciśnienia z sytuacji, czyli Udzielanie porad, wydawanie poleceń, udzielanie informacji zwrotnej na sposób kojący, w sposób wspierający. Czyli inaczej mówiąc, przede wszystkim dbajmy o to, żeby osoby, które wokół nas, nie były pod ciśnieniem. Jeżeli widzimy, że są pod tą parą, pod tym ciśnieniem, spuszczajmy ciśnienie. Dobrym słowem, wsparciem, pozytywną informacją. Niezwykle ważne jest, że jakiekolwiek zmiana, jakiekolwiek zarządzanie jest mo możliwe wtedy, jeżeli obniżymy ciśnienie, obniżymy napięcie u osób, które są wokół nas. Nie generujmy napięcia, obniżajmy ci napięcie. Co jeszcze? Och, myślę, że to, co jest takim mocnym powietrzem psychologicznym do poczucia zdrowia, to jest świadomość tego, że osiągam, że planuję i osiągam, że mam wpływ na rzeczywistość. No i jakże jest wiele rzeczy na świecie, na które nie mam wpływu, ale jako przełożony, jako współpracownik, mam zadanie pokazywać moim ludziom, w jakim obszarze mają wpływ, gdzie mogą osiągnąć sukces. Nie ma nigdy tak, że nie masz na nic wpływu. Zaplanujesz sobie, solidnie zrobię dzisiaj pracę, dokończę co mam do zrobienia. Ułożę sobie jut jutrzejszy dzień. Zrealizuję te dwa zadania, które mam zrobić. Tak? Mam na to wpływ i mam poczucie realizacji. Gdy będę pokazywał ludziom wokół te obszary do osiągnięć, to wzmocnię ich poczucia panowania rzeczywistością, zdrowia, zdrowia, zdrowia w ich sercach i w ich, i w ich głowach. I ostatni element, który chcę powiedzieć, to jest bolesny element, ale ważny i powszechny. Niedawno po szkoleniu podeszła do mnie młoda pani menadżer i zapytała, czy ma rzucać papierami, czy ma rozmawiać ze swoim szefem. Bo nie miała już życia prywatnego. Późne godziny wieczorne, wczesne poranne, weekendy, dni wolne. Szef dzwonił, żeby się poradzić, zapytać o jakieś drobiazgi zawodowe. Ona miała świadomość, że całą dobę jest w pracy. Szef jej nie pozwolił, żeby wyłączyć się, zresetować, żeby mieć takie poczucie, że w tym momencie jestem już poza pracą. Ona mówi: Ja jestem kierowniczką, ja sobie zdaję sprawę, że do mnie się więcej oczekuje niż od szeregowego pracownika, ale ja tak dłużej nie pociągnę, jeżeli będę miała całą dobę być do dyspozycji, całą dobę w pracy. Pamiętajmy jako przełożeni, że żeby dać pracownikom przestrzeń do życia prywatnego, że była ta jasna granica, że tutaj jesteś w pracy, tam jesteś w domu. I są sytuacje nagłe, zagrożenie życia, zagrożenie biznesu, gdzie potrzebujemy w czasie wolnym zakłócić spokój pracownikowi, ale nie dzwonić o 21 i dopytywać a w której hurtowni zamieniłaś ten papier? Bo mnie się nie chce poczekać do rana, aż odpowiesz na mojego maila. Nie. W ten sposób nie dość, że utrudniamy życie ludziom wokół, to naprawdę zabijamy ich ducha, obniżamy ich, obniżamy ich, ich poczucie, poczucie siły, siły psychicznej. I to są te podpowiedzi, to są te te wskazówki są te elementy, które mam nadzieję, że przydadzą Ci się, żeby wzmacniać, żeby kultywować własne zdrowie psychiczne, ale żeby też umacniać zdrowie psychiczne w środowisku pracy, wśród swoich współpracowników. Jeżeli znasz osoby, którym to się może przydać, to prześlij dalej. Jeżeli te materiał dla ciebie się przydatny, informacja zwrotna jest zawsze mile widziana. Masz też oczywiście subskrybować mój kanał. Staram się tutaj publikować materiały, które mam nadzieję, że są przydatne, że ułatwiają życie i zarządzanie. Do zobaczenia.